Naszym dzisiejszym gościem jest pani Bali Marzec. Pani Bali, proszę nam powiedzieć, pani się zajmuje prawami człowieka, jest tutaj imigrantką w Polsce. Jakim rejonem świata głównie? Ja zajmuję się prawami człowieka od 2002 roku. Jestem prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska. I działam w opozycji kazachskiej właśnie od 2002 roku. Naszą pierwszą akcją było, chociażby tak, dla przykładu podam, naszą pierwszą akcją było, zablokowaliśmy nadanie Nazarbajewowi tu w Polsce, w Krakowie, w AGH, tej szacownej instytucji, nadanie mu doktora honoris causa. To było bardzo głośne w Krakowie, ale to jest jakby to był sam początek nasz. Właśnie w związku ze swoją działalnością w obronie praw człowieka i szczególnym zainteresowaniem tego, co się dzieje w Kazachstanie, wie pani o niecnych sprawkach Fundacji Otwarty Dialog. Czy mogłaby pani coś nam na ten temat powiedzieć? Sprawie Fundacji Otwarty Dialog zajmuję się już od wielu lat. Dlaczego? Bo dowiedzieliśmy się, pewien oligarcha, Ablyazow, wywiózł z Kazachstanu, ukradł po prostu 6 miliardów i otrzymał nawet azyl w Europie, to w Anglii wtedy było. I nas to zaciekawiło i zaczęliśmy tym interesować się. W końcu w Anglii został skazany, tam gdzie dostał ten azyl a propos. Został skazany, stamtąd uciekł i osiedlił się, teraz jest we Francji. W każdym razie od wielu lat zajmujemy się tym i jakby informujemy Unię Europejską, kim ta osoba jest, że jest po prostu mafiozem, złodziejem, mordercą, ponieważ zlecił zabójstwo swojego wspólnika banku, z którym był. I później zawłaszczył ten cały bank do gasiny, po śmierci swojego wspólnika. I jego ludzi, tego mafiozi, działają tu w Polsce. Taka organizacja jak Otwarty Dialog. Ludmiła Kozłowska, Kramek, tam inni. To znaczy, że Ludmiła Kozłowska, Kramek, Otwarty Dialog są finansowani z pieniędzy tego oligarchy? Nie, oni finansowani, jak oni sami pokazują, że finansowani, oni mają firmy pozakładane. Te firmy w koniecznym jakby w końcu współpracują z tymi firmami, które dysponuje ten oligarcha. A ten oligarcha dysponuje tysiącami. Taki malutki przykład ostatnio, brat żony tego oligarchy mieszka w Polsce, otrzymał azyl tutaj, dzięki oczywiście wsparciu, w ogóle załatwili mu, tak powiem, otrzymał, to jest za mocno powiedziane, załatwili mu Otwarty Dialog, ten azyl. Mieszka i jak internauci weszli do tej firmy, którym on jest właścicielem, to była taka firma, w której zarejestrowane jest setki firm na nazwiska, imiona imigrantów. Imigrantów z dalekiej Azji, z Pakistanu, z Afganistanu, z Afryki. W każdym bądź razie to jest takie ciemne interesy, ludzie prowadzą i czyszczą kasę, brudną kasę ukradzioną u kazachskiego narodu. No. I dlatego uważam, że władze polskie powinny zadziałać natychmiastowo i deportować tych ludzi, a w ogóle przeprowadzić te wszystkie śledztwo i jeżeli okaże się, że jest winny, na pewno to tak jest, bo czyszczenie brudnych pieniędzy to jest karalne i po prostu osądzić ich, polski sąd. Czyli możemy tak na koniec podsumować, że ta organizacja, pani zdaniem, Otwarty Dialog, zamiast przynosi wstyd wszystkim obrońcom praw człowieka, wiążąc się przez swoich prezesów, przez swoje władze z bardzo podejrzanymi oligarchami, którzy są znani. Nie tylko nie wiążą się. Otwarty Dialog był stworzony przez tego oligarcha. Tak powiedzmy. Oni najemnicy, którzy pracują dla tego oligarcha. A ta cała ich działalność, bronienie praw człowieka, różne pikiety, to wszystko było tylko po to, żeby uwiarygodnić się w oczach społeczeństwa europejskiego. Tylko po to. I to wszystkich działanie to nie jest prawdziwy NGO, tak powiedzmy od razu. To jest organizacja, która pełni jakąś rolę w łańcuchu działań tego oligarchy,
który ma dysponuje miliardami i wydaje jakąś tam dolę jego pieniędzy, nie wiem, parę milionów, parę dziesiąt milionów nawet dolarów idzie na to, na podkup polityków, na podkup... Czyli na kupienie sobie dobrego wizerunku i przyjaciół w polityce. Tak, tak, w Europie generalnie, żeby tu osiedlić się, tu mieszkać i tu funkcjonować. Bardzo dziękuję. Ja wiem.